Witajcie moi kochani, mam niesamowitą przyjemność gościć dzisiaj aż dwójkę gości. W końcu nareszcie udało mi się namówić tego tutaj pana Rafała z kanału Górna Półka. Rafał, bardzo, bardzo serdecznie cię witam i dziękuję za to, że jesteś dzisiaj tutaj u mnie moim gościem. Witam serdecznie Marca, to dla mnie zaszczyt być tutaj. Oraz Sylwek, z którym już się wcześniej spotykałam. Sylwek, bardzo serdecznie ci dziękuję, cię witam. Cześć Marco, cześć widzowie. Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie i za świetne spotkanie, no w takim towarzystwie. No. I spotykamy się tutaj dzisiaj po to, by porozmawiać o 6 komiksach w 6 różnych kategoriach. Także mówimy o swojej topce komiksowej. To jest drugi odcinek. Pierwszy odcinek jest u Rafała. Macie link w opisie tego filmu. Trzeci będzie u Sylwka, który link do filmu także macie w opisie tego filmu. A u mnie skupimy się na 2 kategoriach, które to losujemy z takiego oto pojemniczka. Zostały tutaj 4 kategorie. Uwaga, uwaga! Maszyna losująca wylosuje jedną karteluszkę. Werble. Post-apo. Ponieważ ja jestem gospodynią tego cudownego, wspaniałego programu, to wyznaczę... Sylwku, pokaż, co tam masz. Dobrze, post-apo. Chcę pokazać post-apo, które ja bardzo lubię, tę tematykę post-apo, gdzie... ludzie mają do czynienia z, dla mnie osobiście chyba, z największym koszmarem, którego ja nie chciałbym w żadnym wypadku w naszej rzeczywistości. A gdzieś tam w fantazji, w filmach, w komiksach, gdziekolwiek indziej, to jak najbardziej. Ja, i w grach, ja poproszę jak najwięcej tych źródłach kultury, ale nie na żywo, bo dla mnie to byłoby ziszczenie największego koszmaru. Dla mnie chyba najlepszym post-apo są żywe trupy Walking Dead. Kirkmana. O, jakie to jest dobre, ale w szczególności, słuchajcie, w szczególności właśnie ten pierwszy tom. Ja mam kilka tomów, ale uznaję ten pierwszy tom za najlepszy. Najlepszy, najlepiej narysowany, z no takim, no najciekawszym momentem fabuły, gdzie główny bohater budzi się nagle i zmienia się jego rzeczywistość. Wszystko się zmienia. Więc wrzucony jest wir czegoś nieoczekiwanego, no po prostu koszmaru. I tylko można sobie zadać pytanie jedno. Czy to jest rzeczywistość, czy to jest sen? Tak? I to jest właśnie ten element, który mi się najbardziej podoba w tym komiksie. Bo mówię, gdyby to jakoś inaczej się zaczynało. Jak to się toczy dalej? Powiem, że nie wiem, bo ja urwałem na jakimś tam momencie. Wiem, że w Polsce nie ma... też dokończonej tej fabuły, nie ma całego tego cyklu. Bardzo prosimy, ja nie wiem, tutaj Staurus Media, nie wiem, czy jeszcze jest to wydawnictwo, nawet powinno być. Tak, bardzo proszę w imieniu swoim, w imieniu innych fanów Walking Dead, żywych trupów, wznowić, stworzyć coś, bo to zasługuje naprawdę na to, aby nowi czytelnicy, młodsze pokolenie poznało te komiksy. Wydaje mi się, czy przerwę na chwileczkę, Sylwku, wydaje mi się, że chyba szanse na to, by Taurus to dokończył, są znikome, natomiast ja pokładam nadzieję w nowym, kolorowym wydaniu, które mógłby na przykład pociągnąć Egmont. Wydać grubsze, w kolorze, i wtedy ci, którzy mają czarno-białe niedokończone, może zgłosiliby się na kolor, a ci, którzy nie mają żadnego, tak jak ja, z chęcią by kupili. Ale proszę kontynuować. No z kontynuacji, w sumie jedynie co chcę pokazać, to mówię, to kreska, ilustracje, one są dla mnie najlepsze. Tutaj Tony Moore, nie wiem, czy Tony Moore wraca w jakichś innych tomach, to proszę powiedzcie w komentarzu. Dla mnie, no mówię, to jest the best, to jest jedno z najlepszych rzeczy post-apo, jakie miałem.
do czynienia w formie komiksu. Serdecznie, serdecznie polecam i jeszcze raz dajcie szansę, wydajcie to, proszę, proszę bardzo, ja kupię, ja jeszcze raz kupię. Ja też. Ja dodam, że ja czytałam ten komiks kilka tomów w wersji elektronicznej, bo wersja papierowa jest nigdzie niedostępna. Ja uważam, że ten komiks jest naprawdę świetny, genialny. Kupię, jeżeli się ukaże wydanie albo do druk, albo jak nowe wydawnictwo weźmie ten komiks w swoje łapki, z wielką przyjemnością wydam swoje ciężko zarobione pieniądze. I myślę, że warto dodać, że na podstawie tego komiksu powstał bardzo fajny, kapitalny serial. Oglądaliście? Który... Ja coś tam trochę oglądałem może z sezonu. Ja powiem wam, że oglądałem chyba tam 5 sezonów później, coś się zadziało takiego, że strasznie to się rozjechało. Ja poczułem zmęczenie materiału. Po prostu... To jest samo co w komiksie serial, czy... Tak, wiesz co, ten pierwszy to praktycznie jest jeden do jednego. To bardzo dużo jest odniesień do samego komiksu, dlatego on mi się też bardzo spodobał ten serial. Ale później gdzieś to po prostu poczułem zmęczenie, już było tego za dużo w pewnym momencie dla mnie. I inne obowiązki, no i tak zakończyłem swoją przygodę z Walking Dead. Ale z komiksem nie, to sobie zostawiam na wieczną pamiątkę, bo to jest genialne. Dobrze. Czekamy. Ja kupuję od razu, jak tylko wyjdzie nowe wydanie i będę miał pewność, że będzie kompletne. Dobrze. Rafale, jaki jest teraz twój? Moje postawo. Dobrze. Twoje postawo. Kupuję miejsca. Słuchajcie, to jest jedno z takich pierwszych w ogóle postapo, jakie czytałem, z którymi miałem do czynienia. Oczywiście nie mówię o komiksie, o filmie Mad Max, który pewnie jest takim jednym z prekursorem postapo. Ale to jest takie post-apo, które ja najbardziej lubię. Wiecie, nie tam, że ludzie gdzieś tam siedzą pod ziemią, w jakichś tam w norach, albo nie wiem, musieli uciec z ziemi, albo ziemia jest spalona, zniszczona, zatruta, tylko życie dalej się toczy, ale na zupełnie innych prawach. A moją ulubioną serią post-apo jest Akira. Stare, kompletne wydanie z JPF-u. Słuchajcie, to jest taki komiks. W ogóle, przede wszystkim może nazwijmy rzeczy po imieniu. Komiks, czy tam manga Akira oraz film Akira, który jest tylko, ta kinówka, która jest tylko takim czubkiem góry lodowej, jeśli chodzi o całą historię zawartą w komiksach, zbudowali w ogóle... ta manga i ten komiks i film razem z Ghost in the Shell zbudowały światowy rynek mangi i anime na świecie. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mhm. I teraz dwa słowa, co tu się dzieje. To jest okładka pierwszego, tak żeby nie było, o dobra. To jest okładka i to jest pierwszy tomik z tego wydania. To gdzieś ze 20 lat temu albo lepiej zaczęło wychodzić. Akcja dzieje się w Japonii. Wybucha bomba, bo wiecie, Japończycy mają takie swoje skażenie atomowe i tą traumę przeżywają aż do dzisiaj. To nie była bomba atomowa, ale wybucha bomba, która zmienia rzeczywistość japońską zupełnie. I to jest ten świat postapokaliptyczny, to jest świat, który się dzieje na zgliszczach tego starego Tokio w nowej rzeczywistości i przede wszystkim oglądamy, jak ten świat wygląda i oglądamy i czytamy, patrzymy, jak ludzie odnajdują się w tej nowej rzeczywistości i poznajemy przyczynę tej całej apokalipsy. Przejawiają się wątki gangów, tajnych organizacji rządowych, jakichś dziwnych badań, mocy psionicznych i tak dalej. Ja nie przeczę, że to nowe wydanie jest ładniejsze, ale ono nie jest na tyle lepsze, bym się pozbywał starego. Poza tym nowe wydanie, kiedy wyjdzie, kiedy się skończy, no to nie wiem, czy dożyjemy. Czekajcie, znajdę wam jeszcze coś, co jest jakoś tak bardzo szczegółowo narysowane, żebyście mieli świadomość, ile on... To są pierwsze kolorowe strony. O. Naprawdę... troszeczkę to przypomina...
Niheja i Blam z tą swoją szczegółowością, jeśli chodzi o rysowanie architektury. Uważam, że każdy szanujący się miłośnik post-apo musi się zapoznać z Akirą, albo ze starym wydaniem, albo z tym nowym, które dopiero wyjdzie. To nowe wydanie, to ono ma jakiś problem, bo tam Japończycy muszą zatwierdzać każdy kolor, każdy szczególik, a teraz jeszcze brakuje tego papieru, to trzeba wysyłać, przysyłać. Ja tu nie posądzam JPF-u o jakąś złą wolę, oni chcieliby to wydać i zarobić na tym pieniądze, ale no niestety siła złego. O, czekajcie, potem kolejne tomy, już nawet zapomniałem, kolejne są wydawane na lepszym papierze. No, ja sobie kupuję to nowe wydanie. Czekam. Bardzo dobrze. O. Jest, seria jest świetna. Świetna, naprawdę. Ja znam ten tytuł, ale nigdy jego nie czytałem. Gdzieś tam widziałem właśnie Akirę. Widzieliście anime chociaż? To jest jeden odcinek, kinówka. Nie widziałem tego. Zacznijcie sobie od tej kinóweczki. Ona tylko was wprowadzi w ten świat. Absolutnie niczego się nie dowiecie. Ta kinówka niczego nie wyjaśnia, ale to jest taki teaser. Ona tylko robi wam smaka na poznanie całej historii. To ja nie będę oglądać, bo ja czekam na wydanie to nowe. Ale to nie jest, wiesz co, Marca, ale to nie jest, kinówka nie jest fragmentem mangi. To jest taki jak... Ale narobi mi smaka. Aj, będziesz się, wiem. Będziesz musiała czekać tyle czasu. Ja bym chciał czekać, bo ja też, ja tak nie lubię tak czekać. Oje. Tak, kupi inne wydanie w jakimś obcym języku, podejrzewam. No, a po niemiecku na przykład. No, to o tym myślimy, ale nie chcemy tego. Znaczy, trzeba wspierać polskich wydawców. Ja chcę wspierać polskich wydawców, a nie płacić tym Niemcom. No, także, szanowne wydawnictwo, prosimy działać dalej w tym kierunku, ja grzecznie czekam. To teraz ja. Chyba, że ty, Rafał, chcesz jeszcze coś dodać. Nie chcę nic mówić, żeby nic nie przespoilerować. Po prostu bierzcie wydanie od JPF-u, kupujcie, naciskajcie na nich, bo oni naciskali na stronę japońską, by to w końcu wyszło i było dostępne dla wszystkich. Ja kupuję. Słusznie. Ja się zastanowię. Nie ma co się zastanawiać. Wiesz co, może tak jeszcze od siebie podam. Tego jest strasznie dużo. Widzę, że tutaj pokazałeś mnóstwo tych tomów. I no też trzeba znaleźć czas na... Wierz mi, tego wcale nie jest dużo. Tak. To jest jak na mangę 18 tomów, z tego co ja pamiętam. Mnie przytłaczają właśnie takie cyfry. To na 2-3 posiedzenia przeczytasz to, ale to jest tak wciągające, tam jest taka akcja, takie napięcie, potem się dzieją się takie rzeczy po prostu niemalże jakieś kosmiczne, że po prostu fenomen. Poza tym jest jedna rzecz jeszcze, jakby są tytuły dobre, są tytuły bardzo dobre, są tytuły wyśmienite i są tytuły, które każdy powinien znać. To jest ta ostatnia kategoria, każdy to powinien znać. Naprawdę. Nie porozmawiasz w towarzystwie o post-apo, nie znając Akiry. Zamawiasz. Ja kupuję. Dobry argument. Ja już mam 3 tomy, które wyszły i czekam z niecierpliwością na kolejne. Ja tak. Także, no. Także tego. Mój komiksik post-apo. Osoby, które mnie znają, nie będą zdziwione ani zaskoczone. Ponieważ ja bardzo lubię pewnych autorów, o których wy doskonale wiecie. A mam tu na myśli komiks autorstwa jednego z moich ulubionych autorów, a mianowicie Gippy, Ziemia swoich synów. Jest to chyba najmniej popularny komiks tego autora, komiks Gippiego, komiks, który z tego co wiem źle się sprzedawał, z tego co wiem nakład się kończy, także jeżeli ktoś chciałby sobie ten komiks kupić, nie ma na co czekać, bo z tego co się orientuję, do druku nie będzie. Jest to moim zdaniem kapitalny komiks postapokaliptyczny. Coś się wydarzyło, pewien mężczyzna i jego dwójka synów żyją na takim, ciężko powiedzieć, co to za kraina, jakieś jezioro, na tym jeziorze jest jakaś wyspa. I oni tam sobie żyją. To się powiększę.
kreska taka typowa gipiowa, gipiowska, ale jak to się czyta, to jest taka przerażająca wizja. A to jest tego. Tak? To jest chyba jeden z pierwszych komiksów Gipiego, albo nawet pierwszy komiks Gipiego wydany u nas w Polsce. Chyba tak. No to jest pierwszy komiks tego autora, jaki sobie kupiłam, jaki przeczytałam. Ja nie chcę też mówić za bardzo, o co tu chodzi. Gipi ma tych dwóch synów. Ten mężczyzna tutaj w tym komiksie ma dwóch synów. I on pisze pewien dziennik, ale nie uczy swoich synów czytać ani pisać. Dlaczego? Co pisze w tym dzienniku? Nie będę wam zdradzać, ale komiks, no jak to Gipi, jest naprawdę mocny, taki dający do myślenia komiks, na którym, po lekturze którego należy troszeczkę usiąść, pomyśleć o tym, co się właśnie przeczytało. No taki troszeczkę filozoficzny, taki gipiowski, jak ja go nazywam. Bardzo dobry, mi się bardzo spodobał. Czytałam go z wypiekami na twarzy. Moim zdaniem jest to najlepszy komiks post-apo, jaki mam na swoich półkach. No nie wiem, czy jest lepszy od Akiry, czy nie, bo Akiry jeszcze nie przeczytałam. Poza tym nie mam całej Akiry. Przed gustu. Ale jest naprawdę świetny. Co niektórzy mogą stwierdzić, że ta gipiowska kreska jest nie jest ładna, ale mi się podoba, bo Gipi potrafi ładnie rysować i te niektóre jego rysunki są naprawdę bardzo ładne. Polecam. No ciekawe. Twarda oprawa. Mhm. Format taki na oko. B5. Takie standardowe dla Gipiego, tak? Te formaty tych książek. No bo ja mam... Nie. One nie? Są różne. Aha. Różne są. Są różne. Polecam. Bardzo fajne post-apo, jeżeli ktoś lubi tego typu tematykę. Myślę, że będzie się bardzo dobrze bawił. No zaskoczyłaś mnie, bo aż tak nie znam twórczości Gipiego i nie wiedziałem, że on też stworzył coś post-apo. Ziemia swoich synów. Ja mam wszystkie jego komiksy, jakie do tej pory ukazały się w Polsce. Świetnie. Wydaje mi się, że kiedyś w jakichś rankingach swego czasu to dosyć wysoko nawet było. W tym swoim roczniku, gdy to wyszło, bo to już sporo lat. O ile dobrze. To już ma sporo lat, no. To zadam ci takie trudne pytanie za chwilę. No, dawaj. Zanim ja znajdę tą datę. Dobrze, bo ty znasz w takim razie twórczość Gipiego i przed chwilą powiedziałaś, że ten komiks nie jest za bardzo popularny, że no nie sprzedaje się. I ja też to gdzieś wcześniej słyszałem albo gdzieś czytałem. To teraz mając to swoje doświadczenie, jak sądzisz, z czego to może wynikać? Rok 2016 być może nie był wystarczająco dobrze reklamowany. Najważniejszy powód, myślę, ja jeszcze nie prowadziłam kanału na YouTubie i o nim nie mówiłam. A szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego tak źle się sprzedaje. Może to jest ta tematyka, która ludzi nie interesowała, nie interesuje, może nie było, nie był dobrze zareklamowany. Ciężko mi jest powiedzieć. Może ludzie nie gustują w tego typu komiksach. No to... Nie wiem. Okej. Okay. Ale naprawdę jest dobry. Dobry komiks. Dość brutalny, ukazujący, jacy ludzie potrafią być, co potrafią zrobić, by przeżyć, do czego są zdolni wobec drugiego człowieka, by coś zdobyć dla siebie. Taka wizja dosyć, no nieciekawa, pokazana w ciemnych barwach, dająca do myślenia, taka, no... Gipiowa, gipiowska. Fajny komiks. Jak nie macie, to warto pomyśleć już teraz, póki jeszcze jest, jeżeli jeszcze jest dostępny. Bo potem trzeba będzie przepłacić. Tak. Bo potem dwa razy biznesu. Tyle. Na Allegro na przykład. Wiadomo. Gipi, ziemia swoich synów. Powiedziałaś, bo ja znałem ten komiks. Wiedziałem właśnie o nim to, co ty mówisz, że jest, nie jest aż tak popularny, ale post-apo i... Dobrze, dzięki. No. Dzięki za... Cała przyjemność po mojej stronie. Właśnie dlatego wybrałem ten komiks, bo nie było o nim głośno. Nie jest zbyt popularnym tytułem. To co?
Kolejna runda, kolejna kategoria. Co to będzie tym razem? Uwaga, uwaga. No, dwa się wybrały. Mamy trzy kategorie jeszcze. Tak. Historyczne. Dobrze, dobrze. To ponieważ pierwszy był ostatnio Sylwek, to teraz oddamy głos Rafałowi. Dobrze. Ja mam komiks zdecydowanie historyczny bardziej niż wojenny. I za chwileczkę go pokażę. Powiem wam, co ja lubię w komiksach historycznych i ten komiks to właśnie spełnił. W komiksach historycznych lubię to, by się czegoś dowiedzieć. By poznać jakiś okres, jakąś epokę, najlepiej z jakiegoś zupełnie odległego kraju i dowiedzieć się różnych fajnych, ciekawych szczegółów, niuansików, które pokazują, jak bardzo ludzie potrafią się różnić, gdy sobie żyją w różnych zakątkach naszego świata, a ta kultura jest dosyć bardzo odległa i dziwna, i bardzo hermetyczna, i trudna do zrozumienia. Chodzi mi oczywiście o kulturę japońską, a tym komiksem historycznym jest Poranek Ściętych Głów. Moi drodzy, to jest creme de la creme komiksów, to akurat manga, historycznych. To dla mnie ten komiks mógłby być o niczym. Po prostu, gdyby tylko podawał fakty historyczne i pokazywał, jak żyli ludzie w tamtych czasach i czym się zajmowali. Ten pan tutaj, na tej okładeczce, tytuł jest Poranek Ściętych Głów. Ktoś mógłby powiedzieć, że on jest katem, że on wykonuje wyroki śmierci, ale to jest prawda, ale on również ma taką bardzo fajną, taki fajny zawód, o którego istnieniu ja w ogóle wcześniej nie wiedziałem i dzięki temu tej mandze się dowiedziałem, a mianowicie jest takim testerem mieczy. Wyobraźcie sobie, że jak w Japonii zrobili miecz, to nie tak, że szli do sklepu i sobie miecz kupowali, tylko miecz wcześniej musiał zostać przetestowany. I to nie tak przetestowany, że nie wiem, ścielić bambusa. Na arbuzie, tak. Na arbuzie, tak, dokładnie. Że przycięli arbuzie ten... Fruit Ninja? Taka gra była? Co trzeba było przycinać owoce, jak tak leciały z góry? Było coś, tak. No, nie żadne Fruit Ninja, że trzeba było banany i arbuzy pociąć na cztery. Oczywiście, na czym trzeba było przetestować taki miecz samurajski? Na człowieku. Uwaga, uwaga. Żywym oraz martwym. A cięcia musiały iść w różne strony. I różne części ciała trzeba było pociąć, by udowodnić, że ten miecz, który został zrobiony, jest porządnym mieczem. I to jest ten nasz pan. I to jest nasz główny bohater. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście tu jest jeszcze akcja, tak? Poznajemy w jaki sposób, jak poznajemy, jak w ogóle wykonywano te egzekucje, ale przy okazji to jest również też troszeczkę taki kryminał, bo ten nasz bohater czasami tam musi rozwiązać jakieś zagadki, przeprowadzić jakieś śledztwo. Oczywiście będzie mu się udawać i on jest wspaniały i szlachetny, chociaż metody, które będzie stosował, mogą się wydawać nam dosyć kontrowersyjne i brutalne, ale jest naprawdę świetne, świetne. To są pierwsze trzy tomy. Wszystkich nie będzie dużo jak na mangę, jakbyś Sylwku się o to pytał i się był przerażony. Tego będzie bodajże 5 albo 6 tomów tylko, przy czym czwarty tom wyszedł albo już wychodzi na dniach. Jest naprawdę fajne. Pokażę wam w ogóle, jak ta kreska wygląda. To nie jest taka kreska jak, nie wiem, jak z Dragon Balla, czy jak z Czarodziejki z Księżyca. Czekajcie, może ja coś sam wybiorę. O. Taka jest kreseczka. Czyli ona jest taka... Ja nawet bym powiedział, że ta kreska jest taka... Wcale nie jest mangowa. To gdyby to się nie działo w Japonii, tylko gdyby to był komiks jakiś europejski, to naprawdę można by było kogoś przekonać, że to w ogóle nie jest manga. Świetne to jest. Świetne to jest dla miłośników historii, dla miłośników kultury japońskiej, dla miłośników fajnej akcji, dla miłośników samuraju. Wiele, wiele osób znajdzie tutaj coś dla siebie. Polecam. Czytałam dwa pierwsze tomy.
mogę potwierdzić, że to wszystko, co się dzieje wokół tego głównego bohatera, jest rewelacyjne, bardzo ciekawe. Dobrze się tą mangę, ten komiks czyta. Ja byłam zadowolona, ale ten główny bohater mnie strasznie irytował. I ja podejrzewam, że gdybym przeczytała sobie tylko pierwszy dom, poczekała jakiś czas i przeczytała drugi dom, to ta manga zdecydowanie bardziej by mi się spodobała. A że ja przeczytałam dwa pierwsze tomy pod rząd, to mnie ta irytacja na tego głównego bohatera, ona się tak skumulowała. Ale planuję zakupić trzeci tom oraz czwarty i będę sobie dawkować. Nie przeczytam tych dwóch tomów naraz. Bo ja uważam, pomimo tego, że ten główny bohater jest jaki jest, to ta manga jest jednak bardzo dobra. Znaczy, moim zdaniem on taki musi być. Nie? Bo on się musi po prostu wpasować w tą funkcję, którą ma, prawda? I ja podejrzewam, że ten jego charakter i to jego postępowanie nie jest wymysłem autora. To jest po prostu taka japońska mentalność. Oni byli tak wychowani, oni mieli ten kodeks, według niego postępowali i oni czuli się dobrze i bezpiecznie w tym świecie. Znaczy nie, że mi były określone zasady. Mi nie chodzi o jego charakter, tylko o to, że mu się zawsze wszystko idealnie udawało. On nigdy się nie mylił, zawsze mu wszystko wychodziło perfekcyjnie, aż zbyt perfekcyjnie i mnie to irytowało. Bo my jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas robi jakiś błąd i to jest normalne. A jemu nigdy nic się nie udało, on zawsze robił wszystko. Bo wiesz, on jakby popełnił błąd, to byłby to jego ostatni błąd w życiu prawdopodobnie. No ale bez przesady. Tam nie musi idealnie co do mikromilimetra zrobić tego cięcia. Niech się pomyli o te 3 mm, ale nie. On musi to zrobić po prostu tak perfekcyjnie, idealnie w punkt, że... To jest mistrzem. Ciekawe, ja w ogóle nie wiem, o czym mówią, ale widzę, że tu jakaś różnica poglądów jest. Nie, mangę warto kupić. Ja się zgadzam z Rafałem, że jest to tytuł, który warto kupić. Przeczytać jeden ton, zobaczyć, czy nam się podoba, czy nie. Jeżeli tak, brać w ciemno resztę, jeżeli nie, no to nie. No ale warto. Oczywiście, to może być manga, nie dla każdego, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego mówię, nie? To jest historyczna, samuraje, Japonia feudalna, przede wszystkim manga, czarno-biała, 5 tomów, trochę czytania, no... Myślę, że losowe osoby po to nie będą sięgać. Będą raczej osoby sięgać po to, które wiedzą, czego szukają i spodziewają się, czego znają. To tyle ode mnie w tej kategorii. Dziękuję. Sylwku? Ja teraz, mówisz? Tak. Otwarcie powiem, że ja się zastanawiałem właśnie nad komiksem, który chciałbym wybrać, bo ten temat wojenny, historyczny, a w szczególności ten wojenny, to w tym okresie jest bardzo trudny i wolałbym nie wybierać takich komiksów, które mogą bardzo mocno skojarzyć się z obecną sytuacją na świecie u naszych sąsiadów, a mam takie i z miłą chęcią wziąłbym i pokazał. Ale on jest za mocny pod tym względem. On jest za blisko tych rzeczy, z którymi w tym momencie mamy do czynienia, więc z pełną świadomością zdecydowałem się na coś innego. Jak każda wojna, ona przynosi ból, cierpienie, ale ta wojna jest wojną tak bardzo daleką i tak też zakorzenioną w fantastyce, że ja myślę, że tutaj nie będzie aż takich złych... Proszę? Gwiezdna wojna. Nie, nie. O, z wielkim szacunkiem do Gwiezdnych Wojen, do Star Warsów i fanów tego uniwersum. Ja jestem daleki od Gwiezdnych Wojen, ale fantastyka mitologiczna, a mianowicie Iliada. Iliadę, tak. Tutaj chciałem pokazać właśnie wojnę, koniec, zmierzch 10-letniej wojny między Trojanami a Grekami, a tak naprawdę głupią, bezsensowną, tak strasznie mnie ona wiecznie irytowała, jak ją czytałem jako epos Homera, jak czytałem i tę komiksową wersję. Ja jestem nią zafascynowany, naprawdę, ona mi się bardzo podoba, ale po prostu jak każda wojna, ona jest idiotyczna i denerwująca, że taki bezsensowny sposób spowodowana, tutaj jabłko niezgody rzucone przez Eris, tak? I zbudowanie tego konia trojańskiego i tak dalej.
tutaj po prostu pokazuje ten, ten bezsens, ale i jednocześnie, może to strasznie zabrzmi słowo, ale też i piękno, ponieważ każdy obraz ma w sobie takie dwa kontrasty. Ten tutaj też ma zarówno przerażenie, strach, jak i formę też i piękna. I ona właśnie pokazuje, ta Iliada, pokazuje bogów, pokazuje ludzi, a przede wszystkim bogów, którzy manipulują ludźmi, jak ludzie są zwykłymi marionetkami. I muszę czekać na Odyseję, bo chcę kupić Odyseję, chcę zobaczyć, jak Odyseja jeszcze wygląda. Ale warto poznać właśnie Iliadę. Nawet, słuchajcie, ze względu na ilustracje. One tutaj, bo też czytałem Antygonę, ładna jest Antygona, nie czytałem Dedala i Kara, ponoć tam kreska jest taka bardziej sztampowa, ale tutaj ona jest ciekawsza w Iliadzie. No, bardzo ładna. A powiedz mi, Sylwku, bo ja nie ukrywam, że jestem wielkim miłośnikiem Iliady i starożytności. Mhm. I jedna rzecz mnie zastanawia, na co zwrócił Tomasz Kołodziejczak na jednym z tych swoich sobotnich filmików. Dlaczego tam na okładce jest koń trojański, skoro w Iliadzie o koniu trojańskim nie było ani słowa? Wiesz co, ja już nie pamiętam tego aż tak dokładnie. No, ja mam ten komiks, tylko ja się go... Jest tutaj koń, jest koń trojański. Z Iliadą wiąże się koń trojański. Oblężona jest miasto, tak? Czy miasto, państwo, ta Troja. Odyseusz wpada na pomysł właśnie zbudowania konia, gdzie do środka weszli, wiadomo, no, najmężniejsi, no i w tym sposobem Troja upada. Tylko, wiesz co, nie wiem, czy tam czytałeś ostatnio Iliadę, albo czy tam czytałeś kiedyś w ogóle Iliadę? Kiedyś tak, ale wiesz, to była szkoła średnia, ja już dokładnie nie pamiętam. Iliada jest takim utworem dosyć trudnym, bo on jest pisany wierszem jak Pan Tadeusz. Odyseja jest chyba ma lepsze tłumaczenie, tą prozą również, ale ogólnie treść Iliady zaczyna się od momentu, którym, mam nadzieję, że nie będę przynudzał, bo ja mógłbym do rana o tym mówić. Ogólnie treść Iliady zaczyna się od momentu, w którym Agamemnon odbiera Achillesowi brankę Bryzeidę. Achilles popada w gniew. I to jest ten tytułowy Menin. To jest pierwsze słowo tego utworu, gdzie się zaczyna Menin, Aedet, Hea, Peleia, do Achilleos, czyli gniew, opiewaj bogini Achillesa, syna Peleusa. I cały utwór zaczyna się od gniewu i kończy się w momencie, w którym ten gniew, który narasta w Achillesie, który jeszcze jest spotęgowany tym, że on traci swojego przyjaciela Patroklesa, i ten gniew zostaje, jakby opuszcza, on tam potem przeradza się w pychę, ale na końcu gniew go opuszcza w momencie, w którym przychodzi Priam do Achillesa i Achilles decyduje się, że oddaje mu zwłoki syna Hektora. W tym momencie opuszcza go zupełnie gniew i jakby cała ta treść jakby zamyka się pewną klamrą od powstania tego gniewu i opuszczenia. I koniec. Trojanie tracą swojego głównego obrońcę Hektora i oni, będąc pozbawieni swojego głównego obrońcy, są skazani na zagładę. Ale nic nie wiemy o koniu trojańskim, nie wiemy, czy Achilles zginie, nie wiemy, czy Troja zostanie zdobyta, czy Menelaos odzyska Helenę i tak dalej. Nie? I jakby, i to jest ta główna treść Iliady. I bardzo trudno by to było przełożyć na komiks. Ja mam te wszystkie komiksy mitologiczne. Ponieważ ja bardzo lubię komiksy i bardzo lubię mitologię, ja się boję po prostu tam zajrzeć, prawdę mówiąc, by się nie zderzyć z taką jakąś, no, miernością. Nie, wiesz co, ja ci powiem tak, ja już nie pamiętam dokładnie, wiesz, to, słuchaj, to jest kilkaset stron Iliady, przenieś na kilkadziesiąt, może tutaj 130, 140 stron. Dla mnie konie trojańskie, już mówię, nie pamiętam dokładnie tej Odysei, Iliady, ale ja to czytałem, mówię, pamiętam w szkole średniej. To jest, powiem ci, tak samo jak Antygona. Ja czytałem Antygonę i akurat świeżo w sumie też z Antygoną jestem, Krwawozorem. I tam jest bardzo dobry zabieg i ja myślę, że to też jest bardzo dobry zabieg z tym. Tam jest więcej informacji w Antygonie niż w samym dziele, tak, z Sofoklesa.
Ponieważ z Antygoną wiąże się o wiele więcej, tak? Ucieczka Edypa. I tak, dokładnie. Więc tam musiał być rozbudowany ten świat przedstawiony. I podejrzewam, że na takiej samej zasadzie jest tutaj. Ponieważ Odyseja zaczyna się w sumie też już tą upadkiem Troi i podróżą Odyseusza do swojego domu. Ale wiemy, że za konia trojańskiego odpowiada właśnie Odyseusz. Więc ja już nie pamiętam, czy w Odysei się pojawił koń trojański w takim razie? Odyseja zaczyna się, jak już Odyseusz jest w trakcie swojej tułaczki. A informacja o koniu trojańskim i o upadku Troi jest tylko po prostu wspomniana, że ona jest tylko wspomniana tylko pro forma, bo zdaję sobie doskonale sprawę, że wszyscy Grecy doskonale znali cały mit trojański od samego początku i końca, a Homer jedynie co zrobił, to tylko zrobił taki malutki wycinek, wprowadził tam Achillesa, Brankę, Bryzeidę i cały ten gniew. On tylko rozbudował swój taki fragmencik, miał do tego prawo, oni wszyscy robili. Sofokles robił to samo z Antygoną. A ja myślę, że w takim razie to też taka moja śmiała jest jakaś, powiedzmy, przypuszczenie, hipoteza, że koń trojański jest tak bardzo zakorzeniony chociażby w mitologii Jana Parandowskiego, że to jest tak dobry pomysł na zakończenie tej dziesięcioletniej wojny, że dodali to właśnie jako no nawet na okładkę ten motyw. Bo to jest jeden z takich naprawdę ciekawych rozwiązań zakończenia historii. Ale mi tutaj mam taki mały zgrzyt i trochę mi to nie pasuje, ale okej. Okay. Mm-hmm. Wolałbym tam Bryzeidę na tej okładce. Albo Achillesa. Bo to Achilles jest głównym bohaterem. No, ale... no tutaj w sumie mamy taki potężny spoiler na okładce. Tak? Czym się kończy w sumie dziesięcioletnia wojna? Spoiler. Nawet nie spoiler. Radziw nazwałbym to taki chwyt matekingowy. Z Iliadą nie ma nic wspólnego. Ale dobra, moglibyśmy o tym gadać do rana. Wiesz co, to ostatnie moje zdanie, bo tak, tu się kojarzy oczywiście tytuł Iliada z Homerem, ale musimy wiedzieć, że Iliada to jest inaczej Troja. Więc my możemy to skojarzyć oczywiście, że to chodzi o lekturę, tak, o epos Iliada Homera, ale Iliada jako nazwa Troi, gdzie miejsce akcji to jest właśnie Iliada, czyli Troja. Więc może też i o to tutaj chodzi. Wiesz, tutaj jest dużo interpretacji, więc w żaden sposób nie bronię, ale staram się wyjaśnić, dlaczego jest tak. Niemniej jednak, ja wiem, że tutaj masz większą, obszerniejszą wiedzę ode mnie na temat Odysei, Iliady, ale to jest dobra historia, dobrze się to czyta i warto, mimo tych pewnych rozbieżności, przeczytać, zapoznać się z tym. Oczywiście. Ja jestem zadowolony z tego. Oczywiście. Ja to przeczytam i zrobię o tym jakiś materiał, ale muszę zdobyć na to odwagę, bo nie chciałbym jakiegoś złego słowa powiedzieć o komiksie, na którym mi bardzo zależy, żeby spełniał moje oczekiwania. Mhm. No to jest ciekawe. Ja się nie wypowiadam, bo ja się nie znam. Mogę przejść do swojego komiksu? Tak, proszę bardzo. Nie skończymy. Jest to nowinka, komiks, który wyszedł całkiem niedawno. Ja go całkiem niedawno przeczytałam. Pasuje do tej kategorii idealnie. Ten komiks jest rewelacyjny. Bawiłam się przy jego lekturze świetnie. Nie spodziewałam się, że będzie on aż tak dobry. Komiks, który powstał na podstawie książki. Książki, której nie czytałam, którą próbowałam przeczytać, ale ta książka mnie przerosła, albo ja jestem za głupia, albo ta książka jest tak kiepsko napisana. Ewentualnie może być też tak, że tłumaczenie jest bardzo złe, a mam tu na myśli rzeźnię numer 5, czyli Krucjatę dziecięcą, komiks, który powstał na podstawie książki Kurta Vonneguta. To jest coś rewelacyjnego. Rzecz się dzieje, w sumie to jest o życiu. Życiu głównego bohatera, William Billy ma na imię i go poznajemy, gdy jest w Europie podczas II wojny światowej i poznajemy jego dalsze losy, gdy wraca do domu, do Stanów Zjednoczonych. Ten komiks jest rewelacyjny. To jest o bezsensie wojny, o tej całej bezsensownej brutalności, jaka jest podczas wojny,
i o tym, jak człowiek potem musi się zmagać z tą traumą, jaką przeżył podczas tej wojny. I ten komiks jest napisany w sposób zabawny. Jak ja go czytałam, ja wielokrotnie parskałam śmiechem. To jest niesamowite, dziwne, ale tak ten komiks został napisany, żeby wzbudzać w czytelniku uśmiech. Abyśmy się śmiali z tych sytuacji, które zostały w tym komiksie przedstawione. Aż mam ochotę przeczytać książkę, chociaż spodziewam się, że ta książka w dalszym ciągu będzie dla mnie niezrozumiała i nie dam rady jej przeczytać. Jeszcze na dodatek ta kreska jest bardzo ładna. Może nie jest jakoś wybitnie szczegółowa, ale jest bardzo ładna. Tutaj widzimy tego głównego bohatera. Świetnie się mi na nią patrzyło. Komiks jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Świetnie zostało tu przedstawione to życie Billego, jak wrócił po tej wojnie do Stanów, jak się tam zachowywał na tej wojnie. Tutaj także jest przedstawione bombardowanie Drezna, miasta. No, o tym się głośno nie mówiło, tam zmarło bardzo, bardzo dużo osób. Billy tam był i przeżył. Super. Ten komiks jest po prostu super. To jest nowinka, niedawno to wyszło, nie pamiętam, miesiąc temu czy dwa miesiące temu. Tak, pamiętam to. Nie na pewno, ale jak przy jakiejś... Naprawdę jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona, że ten komiks jest aż tak dobry. Książka, no jak mówiłam, nie dałam rady przeczytać, nie pamiętam, 50 stron może przeczytałam. Nie dałam rady, w ogóle nie wiedziałam, co czytam, niby po polsku, ale... A to jest książka drugowojenna, tak? O drugiej wojnie, końcówka drugiej wojny i już w sumie praktycznie jest po 45 czy 45 i jak Drezno, tak, zostaje atakowane. Wiem, że Drezno to jest miasto, które praktycznie też zostało zmiecione. No tutaj to jest, ta chronologia jest pomieszana, bo główny bohater czasami się cofa w czasie, czasami wybiega w przyszłość. Tutaj, żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi, nie będę spoilerować, ale ta chronologia jest pomieszana. Co ciekawiłaś mi tym Dreznem, bo to niedaleko mnie jest. I no i tu z tego miasta chodzi nawiązanie do tytułu. Dowiadujemy się, dlaczego ten komiks ma taki tytuł, a nie inny. Krucjata dziecięca to też jest bardzo wymowne, bo w tej wojnie brały udział praktycznie dzieci, młodzi chłopcy, którzy dopiero co osiągnęli pełnoletność. Momentami bardzo wstrząsająca historia, szokująca, ale sposób, w jaki została ta książka, czy ten komiks napisany, też budzi uśmiech, ale jak sobie uświadomimy, dlaczego się uśmiechamy, no to czujemy taki troszeczkę wstyd, ale autor specjalnie tak prowadzi narrację, by wzbudzić w nas uśmiech. To jest wysoka półka, świetny komiks. Myślę, że każdy powinien sięgnąć. Zwłaszcza jeżeli, tak jak ja, próbowaliście czytać książkę i się odbiliście od niej. Super. Ciekawe. Genialny. Ja jestem przekonany, na pewno to będę chciał. Koniecznie. Ja też. Nawet nie jest drogi. On okładkowo kosztuje 80, także 60 zł, czy nawet poniżej. A jest bardzo fajnie wydany, twarda oprawa, fajny papier. Brać, kupuj ta i czytaj ta. Teraz o tym bardziej, tak zachęciłaś mnie do tego. Okej, koszyk się powiększy, znaczy schowę. Drugi raz, Marta, masz mnie na sumieniu dzisiaj. Ty też masz mnie już na sumieniu. Też przez ciebie muszę coś kupić. Także tego, no. I moi kochani, to był drugi komiks, o którym rozmawialiśmy dzisiaj na moim filmie. I się będziemy żegnać, ale tylko u mnie, bo zaraz trzeci odcinek będzie pana na dole, tak, Sylwka. Idziemy do mnie, idziemy, chodźcie. Także ja się z wami żegnam.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Rafał, bardzo serdecznie dziękuję Ci, Sylwek, że miałam niesamowitą przyjemność z Wami nagrać ten film. My również dziękujemy. Również bardzo, bardzo dziękuję za miłe spotkanie. Fajnie w ogóle u Ciebie było. Masz tyle fajnych książek i komiksów. Miło było je tam popodglądać. Zostaniemy dłużej następnym razem. To są atrapy, ale ci... Także dziękuję moje serdecznie, dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Cześć. Pa, pa.